Konto rozsądne w Alior Banku teraz za 0 zł miesięcznie. Do tego zwrócimy 5% za wszystkie zakupy spożywcze. Ale to nie koniec prawdziwych promocji dla zeromaniaków. W placówkach Alior Banku za wykonanie przelewu nie zapłacisz również prowizji. To nie letnie sombrero, to przelewy za zero. Zapraszamy do Alior Banku w Kamiennej Górze, ulica Spacerowa 5A, budynek Royal. Alior Bank. Wyższa kultura bankowości. Marcin Prochacki, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny Flash. A w dzisiejszym programie krzeszowskie uroczystości. Przyjeżdżają tu pielgrzymi nie tylko ze Śląska, z Polski, ale z Czech, Serbołużyczanie, Węgrzy. Album i film o europejskiej perle baroku. Te zdjęcia były niezwykle trudne, ale z samych efektów jestem zadowolony. Nowe muzeum. Oczywiście to, co pokazujemy, to jest mały wyjątek z tego, co Krzeszów posiada. Centrum Kultury nie zwalnia tempa. Oczekujcie jaskiniowców na swoich podwórkach w sierpniu również. A na zakończenie podsumujemy wakacje z szachami. Uważamy, że te 6 tygodni nie poszło na marne. Mamy doświadczenie, na przyszły rok planujemy zrobić podobne turnieje. Uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i odpust parafialny w Krzeszowie ściśle związane są ze wspaniałą ikoną Matki Bożej Łaskawej, najstarszym wizerunkiem maryjnym w Polsce. Obraz ten jest nieodłącznym elementem procesji i pasterki maryjnej, w których uczestniczą pielgrzymi i parafianie. Różne są legendy, które opowiadają, jak ta ikona dotarła do Krzeszowa, do ojców cysterców. Na pewno było to na początku XIII wieku, wtedy kiedy cystersi otrzymali od księżnej Anny ten teren i kiedy zaczynali tu budować swoją potęgę, swoje sanktuarium maryjne. Ale przychodzi rok 1426 i wtedy na Krzeszów, na Dolny Śląsk napadają husyci. Cystersi, którzy w tym momencie znajdują się w klasztorze, starają się schować wizerunek cudownej Pani w specjalną skrzynię i zakopują go w zakrystii ówczesnego kościoła. Husyci, kiedy zorientowali się, że nie znaleźli cudownej ikony, zamordowali tych zakonników i przez prawie 200 lat ikona Matki Bożej Łaskawej była w ukryciu. Nikt nie wiedział, gdzie ona jest i dopiero po 200 latach w cudowny sposób, nazwane jest to dzisiaj Dzień Światła, ikona się odnajduje i od tamtego czasu jeszcze nabiera większej mocy. Przyjeżdżają tu pielgrzymi nie tylko ze Śląska, z Polski, ale z Czech, Serbołużyczanie, Węgrzy i Matka Boża do dnia dzisiejszego odbiera wielki kult w krzeszowskim sanktuarium. W przeddzień uroczystości wniebowzięcia odbywa się tu wielka procesja z ikoną Matki Bożej Łaskawej, ze światłami. Idziemy drogą kalwaryjską, idziemy ze śpiewem, z modlitwą różańcową. Przyjeżdża tu wtedy bardzo dużo pielgrzymów, uczestniczą mieszkańcy naszej parafii. Jakie znaczenie duchowe? Przede wszystkim chcemy w ten sposób uwielbić Pana Boga w obrazie łaskawej Matki. Chcemy jeszcze bardziej przygotować się do tego największego maryjnego święta, jakim jest Dzień Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Stąd po procesji wielka pasterka maryjna, która zawsze gromadzi wiele ludzi, a dzień 15 sierpnia to wyjątkowy dzień odpustu w tej świątyni, ale również to jest dzień sanktuarium maryjnego. Gdy słyszymy europejska perła baroku, już wiadomo, że mowa jest o sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie. Jak na zabytek z baroku przystało, również bogate są publikacje na jego temat. W poniedziałek 12 sierpnia zaprezentowano film i album fotografii z krzeszowskimi zabytkami. Koncert organowy w Bazylice Mniejszej wprowadził zaproszonych gości w niesamowity klimat sanktuarium.
W sali konferencyjnej odbyły się dwie premiery publikacji, które powstały w roku 2012 i 2013 na zlecenie Legnickiej Kurii Biskupiej. Na początek zaprezentowano film Zdzisława Kozaka Skarby opactwa w Krzeszowie. Jest to druga produkcja tego filmowca na temat opactwa pocysterskiego w Krzeszowie. Reżyser nie był obecny na projekcji. Materiał wideo trwa 90 minut i podzielony jest na dwie części. Pierwszą jest film telewizyjny o dziejach i zabytkach pocysterskiego opactwa. Druga, dłuższa część to filmowe impresje z najpiękniejszych miejsc sanktuarium. W monumentalnym dziele nieznanego architekta zawiera się przemyślany wykład o planie zbawienia ludzkości z pomocą Maryi, pośredniczki łask płynących od Boga. Dwuwieżowa fasada świątyni dzieli się na cztery symboliczne kondygnacje ukazujące drogę wypraszania łask. Po prezentacji materiału filmowego przyszedł czas na promocję albumu fotografii pod tytułem Krzeszowskie Sanktuarium – Europejska Perła Baroku. Autorem jest Tadeusz Piotr Prociak. Album powstawał przez 16 miesięcy. Początkowo miał liczyć 216. Skończyło się na 264 stronach. Znajdziemy na nich 380 fotografii, które złożone są z 800 ujęć. Na zdjęciach można zobaczyć opactwo o różnych porach roku i dnia. Autorowi udało się pokazać wiele szczegółów z wnętrza, ale i również niesamowite plenery. Z reguły jest tak, że ja nigdy nie jestem zadowolony ze swoich zdjęć, ale jest kilka fotografii, w których trafiłem w światło. To znaczy ja to światło wystałem, czy też wyjeździłem przez kilka dni. Jest właśnie kilka fotografii, których myślę, że lepiej nie byłbym w stanie zrobić. Co do fotografii wnętrz, również fotografie trudne, czyli panoramowanie obiektów, które mają 180 i więcej stopni, dotyczy to m.in. stalli w Bazylice Mniejszej, było bardzo trudne, dlatego że wymagało bardzo długich czasów naświetlania i sekwencyjnej fotografii. I czasami zdarzało się tak, że wykonując po 20 minutach siódme lub ósme zdjęcie, zmieniało mi się światło. I to powodowało, że musiałem całą pracę powtarzać od początku. Także te zdjęcia były niezwykle trudne, ale z samych efektów jestem zadowolony. Jest to 10. album Fotografika, ale pierwszy w całości poświęcony Krzeszowowi. Podczas pracy nad nim miał możliwość przebywania w miejscach niedostępnych dla turystów, na przykład w zakonie sióstr benedyktynek. Przede wszystkim cieszę się z tego, że mogłem długie godziny przebywać w pawilonie na wodzie w Betlejem, który z reguły jak w nim bywałem, to tak króciutko, bo z kimś i trzeba było miejsce opuścić, a tutaj miałem ogromny handicap pracy w mauzoleum, czy właśnie w pawilonie na wodzie spokojnej, czyli mam klucze, mam statyw, karimatę, która mnie izoluje przy niskich zdjęciach, gdy klęczę lub półleżę na posadzce przy statywie od podłoża, bo w zimie było bardzo zimno i po prostu naprawdę święty spokój, aparat, statyw, światło i ja. I pełna radość. Prezentacja filmu i albumu była preludium do najważniejszego wydarzenia poniedziałku. W domu Opata otworzono muzeum. W skład wystawy Skarby opactwa w Krzeszowie wchodzą eksponaty wcześniej niedostępne dla turystów. Znaczna część pochodzi z klasztornego zbioru sióstr benedyktynek. Wystawa powstała dzięki zaangażowaniu wielu osób. Wystawa, którą za chwilę będziemy otwierać, zgromadziła eksponaty wyjątkowe o charakterze unikatowym. Stało się to dzięki zaangażowaniu matki Reginy Szewczyk, która otworzyła z wielką serdecznością drzwi klasztoru i pozwoliła wybierać eksponaty bezcenne, które nie były do tej pory nigdzie eksponowane. W skład nowo otwartego muzeum wchodzi kilka pomieszczeń znajdujących się na parterze domu Opata. Gabloty wypełnione są wyjątkowymi eksponatami, a na ścianach wiszą obrazy mistrzów malarstwa. Przez lata przechowywane były w klasztorze, dopiero teraz ujrzały światło dzienne. Mamy tu masę różnych bardzo ciekawych obrazów, mamy tu starodruki, mamy tu i książeczki oprowadzające po Kalwarii Krzeszowskiej, ale najwięcej tutaj jest nut na orkiestrę. Ksiądz Dębski, który tym się szczególnie zajmuje, twierdzi, że w przyszłości musimy zrealizować jeszcze jeden program taki, żeby te utwory
przegrać przez współczesnych muzyków i ukazać światu, jakie bogate życie prowadzili tu cystersi. Ciężko określić, jakie przedmioty są największymi skarbami. Czy będzie to złota monstrancja, czy obraz z baroku? Dla opactwa pocysterskiego są wszystkie bezcenne. Wszystkie też mają znaczenie historyczne. W tej sali umieściliśmy większą część wizerunków opatów krzeszowskich. Między innymi mamy opata Bernarda Rosy, za którego Krzeszów zaczął stać się niezwykle ważnym, mistycznym centrum Śląska. Stał się Nową Jerozolimą. Opat tutaj wydawał modlitewniki, tutaj wybudował całą Kalwarię, grotę Narodzenia Chrystusa. W Krzeszowie zachowało się bardzo dużo zabytkowych strojów opackich, strojów zakonnych. Duża część zbiorów jest to cystersów krzeszowskich. Mamy piękne ornaty, piękne alby, miejscowych tkaczy. Tutaj opaci zakładali manufaktury tkackie. Piękne mamy liniane płótna, które są wyszywane złotymi nićmi. Te alby są niezwykle przeźroczyste. Same te ornaty przeszywane złotymi, srebrnymi nićmi. Większość pochodzi z XVII-XVIII wieku. Część zbiorów także są to zbiory lwowskie, które przywiozły siostry benedyktynki po II wojnie światowej z Lwowa. O zgromadzonych eksponatach można długo opowiadać. Ich historia oraz znaczenie z pewnością przyciągną do Krzeszowa wielu turystów. Choć to dopiero ułamek skarbów opactwa. Oczywiście to, co pokazujemy, to jest mały wyjątek z tego, co Krzeszów posiada. Chociaż ponad połowa wakacji jest za nami i co niektórzy już myślą o przygotowaniach do nauki, to Centrum Kultury w Kamiennej Górze nie zamierza zwalniać tempa. W najbliższych dniach na najmłodszych czeka kolejna garść atrakcji. Jak się bawicie? No nie, ale mówię panu! Tegoroczne lato można zaliczyć do udanych. Zdarzały się organizacyjne wpadki, takie jak na przykład wspomniany we wcześniejszym fleszu zamknięty park linowy, to z szeregu innych atrakcji dzieci i młodzież mogła skorzystać. Nie docierały do nas informacje o zamkniętych orlikach, boiskach szkolnych czy placach zabaw, a pogoda sprzyjała organizowaniu imprez plenerowych. Pracownicy Centrum Kultury bez większych problemów realizowali cykl zabaw, co w trawie piszczy czy wesołe podwórka. Jaskiniowy świat zagościł nie tylko w Kamiennej Górze. Również poza miastem podwórka na kilka godzin zamieniały się w prehistoryczny świat bajek. Po krótkiej przerwie, spowodowanej również tymi wielkimi upałami, powracają wesołe podwórka. W środę Antonówka, godzina 17. Zobaczymy, jak układać nam się pogodowe plany będą i podwórkowe dalej. W każdym razie oczekujcie jaskiniowców na swoich podwórkach w sierpniu również. Dla tych, którym upał dał się we znaki i chcieliby pobawić się w zamkniętych pomieszczeniach, Centrum Kultury przypomina o kółku graniastym. Jeszcze dwa spotkania odbędą się 20 i 27 sierpnia. Na inne atrakcje zaprosi Państwa dyrektor placówki Marek Dańczak. Informacja dla tych, którzy pytają, co ze spektaklem teatralnym w czasie wakacji. Oczywiście, że będzie. Zgodnie z tym, co na plakatach, w ostatnią niedzielę sierpnia Mamo, Tato, Teatr przyjechał, godzina 16, niedziela. Zaproście rodziców. Świetny kolejny spektakl specjalnie przygotowany dla Was. No a nasze wycieczki też mają się doskonale. Kolejna wycieczka organizowana wspólnie oczywiście z Nadleśnictwem Kamiennogórskim. Co w trawie piszczy, takie jest hasło tej wycieczki i innych. Tym razem w najbliższy piątek. Z tego co wiem, lista chyba już jest zamknięta albo zamykana, jeżeli chodzi o frekwencję. Jedziemy do Gorzeszowa. Ścieżka edukacyjna, tam będą czekać na nas fantastyczni ludzie w zielonych mundurach. Będzie ognisko, będą kiełbaski, będzie fantastyczny spacer. No i przede wszystkim garść informacji na temat kolejnych niespodzianek i tajemnic przyrody powiatu kamiennogórskiego. Sporo się jeszcze wydarzy. Ale są pozycje, których bynajmniej podczas tych wakacji już nie zobaczymy. Mowa o wakacjach z szachami. We wtorek, 13 sierpnia, miłośnicy tej strategicznej gry planszowej podsumowali okres wakacji. Co działo się na wszystkich spotkaniach, opowiedział opiekun pan Stefan Chałubek. Wakacje z szachami, tradycyjny turniej, co roku gramy. W tym roku odmiennie, bo zawsze była zabawa, tam graliśmy o czekoladę, o słodycze dla dzieci. A tym razem zrobiliśmy turniej klasyfikacyjny w dwóch grupach. W grupie od 1600, ranking od 1600 w górę
i od 1400 w dół, czyli A i B. Najbardziej cieszył się turniej A, chociaż mieliśmy mało efektów. Efektem tego jest zdobycie tylko drugiej kategorii przez Roberta Szkopa z Marciszowa. No, w B było lepiej, bo tam padło aż 4 normy wypełnione niższej rangi, ale 4 uczestników to zdobyło. Uważamy, że te 6 tygodni nie poszło na marne. Mamy doświadczenie, na przyszły rok planujemy zrobić podobne turnieje, tylko w mocniejszej obsadzie, żebyśmy mogli być klasyfikowani przez Międzynarodową Federację Szachową FIDE. No, w tej chwili mieliśmy dosłownie za słaby udział zawodników z centralną kategorią. 5 zawodników startowało w turnieju A, tym mocniejszym, i 7 zawodników w turnieju B. W turnieju B, żeby wyrównać tą czasową szansę, graliśmy system dwurundowy, to znaczy dwukołowy, grali mecz i rewanż. To było w programie, ten wakacje z szachami w programie było, żeby uaktywnić naszych zawodników, bo wyjeżdżamy na turniej międzynarodowy, festiwal Rubinsteina do Polanicy. I tam będzie grało naszych 6 zawodników. W kategorii B trzecie miejsce zajął Daniel Kaczor, drugie Michał Obidowski, a zwyciężył Łukasz Poborca. Natomiast w grupie A, gdzie startowali zawodnicy z większym doświadczeniem i wyższą pozycją w rankingu, trzecie miejsce zajął Marek Kopera, drugie Emilia Kmiecik, a zwyciężył Wiesław Lipień z UKS Debiut Przedwojów. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie programu informacyjnego Flash. Do widzenia. Telewizja Kamienna Góra i Księgarnia Atena zapraszają na wakacyjny konkurs. Wyjeżdżasz na swój wymarzony wypoczynek? Wyślij nam zdjęcie z książką, z którą spędzasz wolny czas. Nadesłane materiały zamieszczane będą w programie lokalnym. Po wakacjach rozlosujemy atrakcyjne nagrody ufundowane przez Księgarnię Atena w Kamiennej Górze. Zdjęcia prosimy wysyłać pod adres mailowy wakacje@tvkg.eu bądź bezpośrednio z miejsca wypoczynku wiadomością MMS pod numer 533 06 2424.